społeczna, bo nawet gospodarowanie kapitałem ludzkim jest gospodarką. Jeżeli człowiek jest dzisiaj człowiekiem upadłym i jest ciężarem dla środowiska lokalnego, jest od lat klientem pomocy społecznej. Jeżeli poprzez działania właśnie tej ekonomii solidarnej, tych wszystkich aktywnych form, ten człowiek się podniesie, to znaczy, że on stał się kapitałem, bo on zaczyna pracować, kupować, sprzedawać. On jest po prostu w obszarze gospodarki. Ja myślę, że w ogóle to, co robimy, to jest właśnie nawet spółdzielnie socjalne, nawet te wszystkie przedsięwzięcia, przedsiębiorstwa społeczne, to wszystko się mieści w obszarze nie jakiejś charytatywności, tylko w obszarze gospodarki, przy czym ta gospodarka ma charakter, jest bardzo uspołeczniona. Ona stawia sobie za cel stworzenie przestrzeni społeczno-ekonomicznej dla tych, którzy w tej przestrzeni nigdy nie byli. Oni zaraz jak się komunizm upadł, to były kurodówki słynne i potem jakoś to państwo próbowało złagodzić skutki transformacji ustrojowej, wprowadzając właśnie ten system zapomóg, czy wsparcia socjalnego, świadczeń socjalnych, różnego typu dopłat i tak dalej. I w ten sposób, prawda, no, całe środowiska jakby przywykły do pewnego